Przyjaciele, kilka dni temu miałem taki moment, że przykładłem spać, ale jeszcze sobie moje ziółka piłem i sobie postanowiłem obejrzeć kawałek filmu. Potem się okazało, że obejrzałem ten film cały, oglądałem go do drugiej godziny. I go nawet umieściłem, ten film, u mnie na profilu. Może ktoś z was go oglądał, może nie. Film banalny, wydawał się banalny. Pod tytułem o dziewczynce, która wierzy w cuda. Która wierzyła w cuda. Taki w ogóle film, mówię, jakiś dla dzieci film, nie? Ale zainteresował mnie ten film i film jest o ośmiolatce. O ośmioletniej dziewczynce, która jako jedyna z kościoła, do którego chodzi razem z rodzicami i tak dalej, wierzy swojemu pastorowi. I ona go słucha. W ogóle mnie zaskoczył ten film. Pastor mówił takie kazanie, że wiarą się przenosi góry. I ta dziewczynka uwierzyła w to, że Bóg porusza się wśród ludzi na poziomie wiary tych ludzi. Film jest genialny. Jest na playerze, więc można go sobie obejrzeć. Wiecie, że ja jestem człowiekiem, który ma takie skrzywienie na poziomie wiary, bo jak nieraz powtarzałem, całe życie bym mógł o niej głosić tylko i wyłącznie. I żyję wiarą, przeżywam ją bardzo silnie. Wiara jest dla mnie czymś, co stanowi mój... moje środowisko funkcjonowania. Kiedy sobie oglądałem ten film, to po prostu widziałem, w jak prostej linii działa relacja człowieka z Bogiem, kiedy człowiek wierzy. I wiecie, jak się patrzy na taką ośmioletnią dziewczynkę, która wierzy i która w ogóle nie zaprzecza wierze, gdzie jej rodzice z nią chodzą do kościoła, masa innych ludzi tam z tego amerykańskiego miasteczka, to typowo jakieś amerykańskie miasteczko, gdzieś tam takie nieduże, chodzi do kościoła, tylko ludzie ci mają jeden problem, oni nie wierzą. Wszyscy tam chodzą, wychowali się w nurtach protestanckich, żyją w nurtach protestanckich, oni tam wszyscy nie wierzą. Co ciekawe, w miarę wierzący jest ten pastor. W miarę. Na tyle jest wierzący, że on nie wycofuje się z tego, że rzeczywiście ta dziewczynka może tak wierzyć. Rozumiecie? Rzeczywiście ona może tak wierzyć. I wiecie, ona nie szuka niczego więcej. Tylko wierzy w prostej linii, w moc Boga. Bierze ptaszka, którego tam sobie gdzieś znalazła, martwego, i mówi: Panie Boże, zobacz, jaki jest ładny, a nie żyje. Boże, ja bym chciała, żeby on żył, ten ptaszek. I Ty jesteś, Panie Boże, tym, który go może wzbudzić z martwych. I ona tak rozmawia z Bogiem sobie, ta dziewczynka. Rozumiesz? To jest tak proste. To jest banalne. Tylko ta dziewczynka, idąc dalej za tym, zaczyna uzdrawiać ludzi ze śmiertelnych chorób w mieście. Podnosić ludzi z wózków inwalidzkich. Ośmiolatka. Wiecie, ktoś patrzy na to zawsze od tej strony, tej drugiej właśnie, kiedy dzieją się te cuda, dzieją się te wielkie rzeczy.
Ale to się wszystko zaczyna z miejsca kompletnej, prostej, dziecinnej, wręcz powiedziałbym prymitywnej wiary. Bezdyskusyjnej wiary. Rozumiecie? Bezdyskusyjnej. Obejrzyjcie sobie to. To jest 2022 rok film, więc on jest taki bez jakichś specjalnie znanych aktorów. Natomiast jest ślicznym filmem pokazującym, jaka ta właśnie wiara jest. I wiecie, co jeszcze obrazującym? Jak łatwo jest człowiekowi zatwardzać się na tą wiarę. Że im bardziej człowiek inteligentny, im bardziej człowiek rozwinięty wewnętrznie, w cudzysłowie, tak po ludzku, tym trudniej mu zaakceptować te proste rzeczy związane z tą wiarą. Że rzeczywiście, skoro Bóg powiedział, że można przenosić góry, tak? To można te góry przenosić. Dla tej dziewczynki słowo Boga było Bogiem samym. To był Bóg. Jego słowo i on dla niej było tym samym. Ona tak zbudowała swoją wiarę. Zbudowała swoją wiarę. Słyszała i brała to jako ostateczny pewnik. Nie dyskutowała z tym w środku u siebie. Nie dyskutowała. To ta dyskusja zagłusza cię. To ta wewnętrzna dyskusja. Ten wewnętrzny dialog, który się rozgrywa w tobie. Odwiecznie ten sam. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Zapytał szatan w Edenie. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? A Jezus powiedział, bądźcie jak dzieci. Dziecko jak się dowiaduje, że może pojechać na rowerze na księżyc, to patrzy z utęsknieniem w księżyc. I myśli o tym, jak to zrobić. Zabij ten dialog w sobie. Zabij to w sobie. Zabij to. Powiedz, Boże, ja nie chcę więcej rozmawiać sam ze sobą na ten temat, czy rzeczywiście tak powiedziałeś. Boże, bo Ty, kiedy mówisz coś, to manifestujesz się w tym cały. Kiedy Twoje słowo jest uwolnione, to znaczy, że tak właśnie jest. Powiedz, Boże, nie będę rozmawiał z własną duszą na ten temat, czy rzeczywiście powiedziałeś. Będę brał Twoje słowo i jak te małe dziecko, będę patrzył w te słowo i będę przekonany, że ono się będzie realizować. Tak powiedz dziś do swojej duszy. Powiedz to do niej. Powiedz do swojej duszy, nie do Boga. Powiedz do swojej duszy, będziesz duszo moja wierzyła słowu Boga. Szaka to rolo koto sokore, relekete tebekej, o koto rolina price. Będziesz duszo wierzyła, bo do tego jesteś stworzona. Do tego powołał cię Bóg, żeby wierzyć Jego słowu. Halleluja. Halleluja! Mów do niej, mów do swojej duszy, że słowo Boga jest Bogiem. Szapaka jara lada waka tesekerera price. Uwielbiamy Cię! Z wiecznością i księciem zła. Jezus! My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Uwielbiamy Ciebie, Jezus! Mój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron. Halleluja! Który nie chce znać Jezusa na wędzi. Kolanie ugniemy przed księciem zła. Słuchaj się! Prawda daje nam tę moc.
całego Boga. Utoczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa, ale zdziw. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Halleluja! Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego postoimy się. Utoczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą dziś. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Utoczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem zdziw. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. Nie martw się! My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Nie martw się niczym! Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Pola nie ugniemy, nie! Kolan nie ugniemy przed księciem zła.
ostoimy się. Uczymy pod niebem dziś. Nie troszcz się o nic. Usłysz to! Zwyciężamy mocą krwi. O nic! Wytoczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Bój toczymy pod niebem dziś. Jezus powiedział, żebyś się nie martwił. My z Jezusem przyciężamy. Nie martw się. Nie martw się o to, co będziesz jadł. Bój toczymy. O to, co będziesz pił. Niszcząc każdy wyniosł. Nie martw się o życie swoje. Który nie chce znać Jezusa. Nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony. A dokonawszy tego, ostoimy się. To nie jest uwielbienie. To nie jest uwielbienie, to jest pogrzeb. Pogrzeb. Jak chcecie mieć pogrzeb, to zróbmy jakąś ofiarę z kogoś. Kto jest najbardziej zdepresjonowany? Kto chce popełnić samobójstwo przed kamerą tutaj? Bardzo cię proszę. Jesteś zdepresjonowany? To po co gadasz głupoty? Ludzie, to jest pogrzeb. Tak się na pogrzeby chodzi. Nawet baptyści, jak robią pogrzeby, to robią weselsze. Nie możesz się martwić. Wiesz, po czym widać, że człowiek się nie martwi? Człowiek ma wywalone na wszystko. Wywalone. Jak się martwisz swoją rodziną, to jest takie same zmartwienie, taki sam grzech. Jak się martwisz o szerzenie Królestwa Bożego, to jest taki sam grzech. Jak się martwisz o swoje dzieci, to jest grzech. To są grzechy. Zwykłe grzechy. Zwykłe grzechy. Rozumiesz, co to jest grzech? To jest błąd. Nie możesz się martwić. Nie możesz się przejmować. Porzuć swoją troskę. Porzuć zapobiegliwość. Olej z góry małżeństwo. Olej z góry dzieci. Olej z góry królestwo. Zacznij się zachowywać jak syn Boga! Szako to rogną! Ramię Pana łowia Jezus! Zmartwychwstał wielki Bóg i żyje we mnie dziś. Halleluja! Czele Jahwe będę czcił. Opuszczony i wzgardzony był. Mąż boleści doświadczony. Nasze choroby niósł. Nasze cierpienia wziął. Starty za występki nasze był. Wszystkich nas błogosławił. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zszedł. Lecz on został dotknięty karą. Za winę wszystkich nas. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zszedł. Lecz on został dotknięty karą. Za winę wszystkich nas. Jezus!
owce zbłądziliśmy. No właśnie! Każdy z nas na własną drogę zszedł, lecz on został dotknięty karą za winę wszystkich nas. Wszyscy jak owce, wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zszedł, lecz on został dotknięty karą za winę wszystkich nas. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć.
fachowce zbłądziliśmy. Świadomość łaski. Każdy z nas na własną drogę zszedł. Świadomość łaski. Lecz on został dotknięty karą za winę wszystkich. Świadomość łaski. Jakowce. Wszyscy jakowce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zszedł. Lecz on został dotknięty karą za winę wszystkich nas. Nie jest królem, jest przekleństwem narodu. Zjednoczyłeś się z Jezusem Chrystusem. Jesteś panem swojego życia. Króluj. Zarządź, bo inaczej będziesz największym swoim przekleństwem. Sam będziesz się prowadził na szafot. Założysz pętlę na szyję i będziesz się prowadził. Bo król, który nie jest królem w swoim sercu, jest przekleństwem dla narodu. Władaj teraz. Ponisz diabła. Uwierz Bogu. Halleluja! Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jahwe o mnie troszczy się. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. Według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, to z czego wciąż wie. Mój Jahwe o mnie troszczy się. Mój Jahwe broni mnie. Mój Jahwe
czasu łaską obdarza mnie wciąż. Więcej! Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swe obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co z czego wciąż nie. Mój jachtę o mnie troszczy się. Ataków. Wyciszył walkę, aby wymienić się ludźmi, którzy są uwięzionymi przez Hamas
i Palestyńczykami, którzy są zniewoleni przez Izrael. Miało dojść do wymiany. Wiecie co? 15 minut po ogłoszeniu chwilowego rozejmu te bydlaki z Palestyny wywaliły pierwszą rakietę na Izrael. Ty musisz coś zrozumieć. Diabeł ma w dupie twoje rozejmy. On ma w dupie opuszczanie sztandaru przez ciebie. Jego to nie interesuje. To zwyrodnialec. Rozumiesz? On w jednej chwili będzie do ciebie mówił: okej, pójdę na ustępstwa. Okej, dam ci spokój. Okej. Nie. Jego miejsce to miejsce z twoją ręką zaciśniętą na jego gardle. Do końca twoich dni na ziemi, rozumiesz? Nie możesz opuszczać sztandaru. 15 minut, człowieku. 15 minut po ogłoszeniu rozejmu wywalili pierwszą rakietę. To jest obraz proroczy. Oglądaj to. On nie odpuszcza. Ty też nie odpuszczaj. Jesteś Izraelem. Nie odpuszczaj. Spójrz na siebie, jak na króla. Spójrz. Nieba i ziemi wielki król. Mój król. Zmartwychwstały Pan. Mój wybawca. To mój Jezus. Nieba i ziemi. Nieba i ziemi wielki król. Zmartwychwstały Pan. To mój Jezus, nieba i ziemi, nieba i ziemi wielki Król. Proklamuj to. Zmartwychwstały Pan. To mój Jezus, nieba i ziemi, nieba i ziemi wielki Król. Zmartwychwstały Pan. Jestem tu, by z Tobą żyć, mój Jezu. Jestem tu, by kochać Cię. Jestem, Panie. Jestem tu, by Ciebie czcić. Powiedz, jestem, Panie.
wspierać Cię. Jestem tu, by Cię wierzcić. Jestem tu, by z Tobą żyć. Jestem tu.
wodzie. By otworzyć księgę, baranek jest w wodzie. By zerwać pieczęcie, baranek jest w wodzie. By otworzyć księgę, baranek jest w wodzie. By zerwać pieczęcie, baranek jest w wodzie. By otworzyć księgę, baranek jest w wodzie. By zerwać pieczęcie, baranek jest w wodzie. By otworzyć księgę, baranek jest w wodzie. By zerwać pieczęcie, baranek jest w wodzie. By otworzyć księgę, baranek jest w wodzie. By zerwać pieczęcie, baranek jest w wodzie. By otworzyć księgę, baranek jest w wodzie. By zerwać pieczęcie, baranek jest w wodzie. By otworzyć księgę, baranek jest w wodzie. By otworzyć księgę, baranek jest w wodzie. By zerwać pieczęcie, baranek jest w wodzie. By otworzyć księgę, baranek jest w wodzie, by otworzyć księgę, baranek.
baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Błogosławieństwo nasze. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Baranek jest godzien, by zerwać pieczęcie. Baranek jest godzien, by otworzyć księgę. Uwielbiamy Ciebie. Baranek Wielki Święty jest godzien, Kadosz. By zerwać pieczęcie. Kadosz. Uwielbiony, pełen mocy. Jedynie Ty, Wielki i Święty, żywy. Król, nasz i nasz Pan. Król, nasz Adonaj. On zbawieniem tarczą, On lud ochrania mocą swą. Czas od początku wybrał nas, od
król, nasz Adonaj. Zbawienie tarczą on, lud ochrania mocą swą. W swojej dłoni trzyma nas, daje wolność w każdy czas. Od początku wybrał nas, hołd dajemy. Król, nasz Adonaj. On zbawieniem tarczą on, lud ochrania mocą swą. W swojej dłoni trzyma nas, daje wolność w każdy czas. Od początku wybrał nas, oddajemy dwie. Od początku.
wybrał nas. Oddajemy Ciebie nocą. Aleluja. Nasz Król, nasz Adonaj, On zbawieniem tarczą, On lud ochrania mocą swą, w swojej dłoni trzyma nas, daje wolność każdy czas. Od początku wybrał nas, oddajemy Król, nasz Król, nasz i Halleluja. Nasz Król, nasz Adonaj, On zbawieniem tarczą, On lud ochrania mocą swą, w swojej dłoni trzyma nas, daje wolność każdy czas. Od początku wydał nas, oddajemy do Twoich łez. Kiedy wołałeś o zmianę, wysłuchałem Cię. Od dzisiejszego dnia oto poślę przed Tobą anioła, który utoruje Ci drogę. Ci, którzy podjęli decyzję, że stają się żołnierzami i nie zatwardzili swoich uszu i słuchali mojego ludu, ich trosk. Oto przychodzi czas, kiedy będziesz nimi rządził, a oni będą dla Ciebie podwładnymi. Szorchem learchadus chradalak relachemit rozkrochne lefrasze smielachemrys aszwara chedes korolochim radies raborym dehasun kreatidus orelirys arbateru nochotrogrys. Oto uczyniłem Twoje nogi lekkie. Od dzisiejszego dnia Twoje problemy będą niczym. Halleluja.
informacji. Pamiętaj, kto cię stworzył. Stworzyłem cię na upodobanie swoje. Zapamiętaj, kim jesteś, bo ja cię powołałem. Powołałem cię, abyś rządził i zarządzał słowem moim, którym ci dałem każdego dnia. Każdego dnia daję ci słowo. Daję ci słowo. Żyj tym słowem. Karm się tym słowem. Nie zapominaj. Nie zapominaj o mojej łasce, mojej krwi, moim zadaniu. Nie zapominaj. Jestem wiernym Bogiem. Jestem wiernym Bogiem. Daję ci życie. Daję ci życie. Ty wybierasz. Ty decydujesz, co wybierasz. Czy śmierć, czy życie. Ja jestem za życiem. Moja córko i mój synu. Jestem za życiem. Za życiem. Uwalniaj, uwalniaj życie każdego dnia do swojego życia. Uwalniaj. Amen. W wielu miejscach będzie się umacniać religia. I nie myśl, że tylko dlatego, że jesteś w kościele przebudzeniowym, to ciebie to ominie. Jeżeli nie będziesz dbał o swoją świeżą relację z Bogiem, to ta religia zacznie przenikać też ciebie. Druga rzecz. Teraz jesteśmy w czasie pokuty, ale po tym czasie pokuty przyjdzie inny czas. I to będzie czas świeżego przeżywania i głębokiego przeżywania łaski. I to będzie czas, abyśmy mobilizowali się do tego, żeby w tym kierunku głosić poselstwa, w tym kierunku nauczać i mówić świadectwa, które są potwierdzeniem tego, że doświadczamy i przeżywamy łaskę jeszcze w głębszym stopniu już do tej pory. I trzecia rzecz. Przed nami jest czas wielu trudnych rozmów. Rozmów na poziomie relacji, małżeństw, rodzin, w firmach, w kościele, nawet i jeszcze dalej. Teraz jesteś na tyle odważny, na tyle dojrzały, na tyle zmotywowany, aby zadać pewne pytania, aby głęboko wejść w pewne tematy. Dlatego też te rozmowy mogą być trudne, bo wcześniej nie wchodziliście w te miejsca, nigdy wcześniej nie zadawaliście tych trudnych pytań. Dlatego się tego nie bójcie, jest taki czas. Wykorzystajcie ten moment, przeprowadźcie te trudne rozmowy, jeżeli jest to konieczne. Doprowadźcie tą relację do miejsca prawdy. Nie zostawajcie w miejscu chaosu, w miejscu niepewności. Konfrontujcie się z tą prawdą. Amen. Kto się modlił w ostatnich dniach o manifestację darów uzdrawiania, podejdź do przodu. Przyjęć. 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 Halleluja. Uwielbiajcie Boga dalej. Tylko Ty, uwielbiajcie Boga. Jezus, rządzisz w sercu mym. Tylko Ty, Jezus, rządzisz w sercu mym. Tylko Ty, Jezus, rządzisz w sercu mym.
ja wołam Adonaj, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, mój Bóg. Ja wołam Adonaj, mój Pan. Ja wołam El Shaddai, mój Bóg. Yeah.
Pokonałeś diabła, otworzyłeś drogę do nieba. Święty Duchu, Duchu Ojca, Ty, który jesteś dzisiaj tu i każdego dnia mówisz, gdzie patrzeć, jak iść. Święty Duchu, Ty, który przypominasz nam wszystkie słowa Jezusa, Ty, który uwielbiasz Go w nas, Święty Duchu, wywyższamy Ciebie, Panie, Stwórco nieba i ziemi. Ty, którego słowo jest wieczne, Święty Duchu. Ty, który tchnieniem Twoich ust powołałeś do życia wszechświat. Ty, który tchnieniem Twoich ust sprowadziłeś nas tu.
Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy. Sheila i Latris. Dźwięki z nieba, to pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia świętych śpiew śpiewają. Tak słyszę dźwięki z nieba. Tak słyszę dźwięki z nieba. Tak słyszę dźwięki z nieba, to pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia święty śpiewa. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. Święty, 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 święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Święty Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. Alleluja, alleluja. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Alleluja. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, 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 święty jest nasz Pan, jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg, jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Halleluja. Święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Święty Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Halleluja! Bo święty, święty jest nasz Pan. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty. Święty, święty, święty jest nasz Pan.
święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, aniołowie Jego wiedzy wypełniają miejsce to. Aniołowie Jego wiedzy wypełniają miejsce to. Jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie Jego wiedzy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, 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 święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. Podnieś ręce, zaśpiewajmy razem. Święty, 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 święty jest nasz Pan. Święty, 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 święty jest nasz Bóg. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. Szekina glory, święty, 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 święty jest nasz Pan. Święty Bóg, święty, 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 uwielbiony Król. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. O święty, aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, uwielbiamy Cię, mnie Jezu. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, ty jesteś święty. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, to święty Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, 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 święty Bóg. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty.
aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Oto w wyniku twojego błędu święty, święty, straciłeś święty wiele pieniędzy. Diabeł wyjął klucz z drzwi i pobiegł z nim daleko. Stanąłeś przed zamkniętymi drzwiami, ale przyszedłeś do mnie, mówi Bóg. Uklęknąłeś przy tych drzwiach i powiedziałeś tak, Panie Boże, to przez moje błędy te drzwi są zamknięte. I postanowiłeś nie ruszyć się spod tych drzwi. Oto Bóg do ciebie mówi, spójrz w jedną i w drugą stronę. Nie patrz w te drzwi, które są zamknięte przed sobą. Oto otwieram ci z jednej i z drugiej strony drzwi. Drzwi, których nie znałeś do tej pory. Stoją tam ludzie, którzy mają różne pomysły. Obdarz wiarą moje słowo, mówi Bóg. Oto posyłam do ciebie tych ludzi z nowymi pomysłami. Wiele pieniędzy, które straciłeś do tej pory, z tych samych źródeł nigdy do ciebie nie wróci. Oto nowe źródła. Oto nowi ludzie. Oto nowe pomysły. Przyjmij z wiarą moje słowo. Kto potrzebuje uzdrowienia, ludzie? Chorujesz na coś, wyjdź do przodu. Święty, święty, święty. Kościele, uwielbia Boga. Na cokolwiek chorujesz, nie ma żadnego znaczenia. I aniołowie i nieważne, co ludzie powiedzieli. Wypełniają mnie. Nieważne, co powiedzieli ludzie. Bo święty. Ustańcie wszędzie. Święty, 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 święty jest nasz Pan. Do pracy, przyjaciele. Święty, ludzie królestwa, święty, do pracy. Święty, uzdrawiajcie ich. Niszcie dzieła diabelskie. I aniołowie Jego wielcy. Niszcie dzieła diabelskie do końca. Miejsce to. Halleluja. Święty, a wy przyjmujcie z wiarą. Przyjmujcie z wiarą wasze uzdrowienie. I aniołowie Jego wielcy. Kiedy ręce świętych ludzi spoczą na tobie, przyjmij swoje uzdrowienie. Bo święty, powiedz, jestem zdrowy. Święty jest. Dzięki mocy Świętego Ducha. Święty, 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 święty. Ojcze, łączymy dzisiaj jest nasz twoją moc i naszą wiarę. Halleluja! Twoją moc i naszą wiarę. Jest nasz Bóg. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, więcej. Święty jest nasz Pan. Uwielbiamy Cię. Święty, święty. Przyjmuj z wiarą. Jest nasz Pan. Bądź pewny. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Dziewczyny, która z was ma krwotoki między miesiączkami? Pojawiają się krwotoki pomiędzy miesiączkami. Chodź tutaj. Szybciutko. Jedna, kto następny? Święty jest nasz Pan. Jest słowo wiedzy dla was. I aniołowie, aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. Szabrej! I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Halleluja, do końca. Bo święty, przyjmuj do końca. Święty, święty.
Halleluja. Małgosia, chodź do mnie tutaj. Ty będziesz jeszcze jedną rzecz robić. Nie chcę, żebyś to przyjęła od Boga. Ty będziesz prorokowała w swoich obrazach, ale ty nie wiesz jeszcze, jak to będziesz robić. Ty będziesz miała słowo wiedzy, które ty będziesz malować. I ty musisz się z tym oswoić. I ty nie bój się tego. I wielokrotnie o tym, że to było słowo wiedzy, dowiesz się, patrząc się na ten obraz, który namalujesz. Czasami będą to też małe rysunki. Małe rysunki, czasami będą to szkice. Ale ty będziesz miała słowo wiedzy wtedy. To jest takie otwarcie w twój duchu. Świeże, świeże otwarcie. Korzystaj z tego, bo będziesz widzieć to, co ma do powiedzenia Święty Duch w danej sprawie. Będziesz to widzieć. Czasami będą to mniejsze, czasami większe rzeczy, ale tak będzie. Ja to ustanawiam w niej, Ojcze. Ja otwieram to w niej. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. I aniołowie. Nie pozwól sobie zostawać z jakimś problemem. Jezus zniszczył dzieła diabła. Jezus zniszczył dzieła diabła. Trzeba to wyegzekwować przez wiarę. Egzekwuj to teraz przez wiarę. Domagaj się przez wiarę. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Jeśli borykasz się z jakimś problemem natury demonicznej, wyjdź do przodu. Jeżeli coś cię męczy w psychice, wyjdź do przodu. Halleluja! Wstawajcie! Święty jest nasz Pan i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, aniołowie Jego wielcy wypełniają. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, ustawcie się wszędzie. Halleluja. Halleluja. Uwalniasz od demonów? Zapraszam. Zapraszam. Halleluja. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty.
ustawiajcie ludzi. Oczyszczajcie ich życia i ustawiajcie ludzi. I aniołowie jego wielcy. A wy przyjmujcie z wiarą. Wypełniają miejsce. Przyjmujcie z wiarą. Święty. Święty jest nasz Pan. Głębokie dotknięcie Boga. I aniołowie jego wielcy. Wypełniają miejsce to. Święty. Jest nasz Pan, tele gloro loro. I aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. O święty, święty jest nasz Pan. Ja przyjdę rej. Aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty. Jest nasz Pan Jezus Król. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Święty Bóg. I aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. Święty, 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 święty. Święty jest nasz Pan. Santo, santo, santo. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Santo, santo, santo. I aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie. Aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. Aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. Aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty. I aniołowie. Aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie jego wielcy wypełniają miejsce to. Duch Święty. Bo święty ma niezmierzoną moc, nieograniczoną moc. I aniołowie jego wielcy potrzebuje tylko twojej wiary. Wypełniają miejsce to. Niczego więcej. On nie potrzebuje twojej siły. On nie potrzebuje twojego intelektu. On nie potrzebuje twoich ludzkich możliwości. Sam ci je dał. Ale nie potrzebuje ich, żeby postawić twoje życie na nogi. A potem, kiedy uruchomisz wszystko, co ci dał, on dalej będzie chciał cię zasilać. Byliśmy teraz w kościele w Rzeszowie, między innymi. Jest tam
taka jedna pani, na pewno po 60. Mieszka 120 kilometrów od Rzeszowa, w małej wsi. Kobieta, która będąc w skrajnym życiowym ubóstwie, również mentalnym, przyjęła Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wiecie, któregoś razu, nie wiem z jakich powodów, nie dała rady przyjechać na modlitwę wieczorną do kościoła. Przypominam, 120 kilometrów. Musi jechać jednym pociągiem, drugim pociągiem. Nie ma samochodu. Nie wiem czemu nie zdążyła na pociąg. Więc wsiadła na mały skuterek i pojechała na modlitwę wieczorną. I ona nie miała kombinezonu, ona miała zwykłe swoje dresiki, kurteczkę. I zaczął lać deszcz. Jechała 120 km w deszczu i przyjechała na modlitwę nocną. Gdy pastor zobaczył ją, to się mało nie rozpłakał. I mówi do niej, mówi, może cię osłyszeć, może coś pomóc. Ona mówi, pastorze, jaki ja miałam czas z Bogiem. A mi tu jedzenie stawało. Jak słucham takich świadectw. I ona potem po modlitwie wsiadła na motorek, wróciła 120 km do siebie do domu, bo ona przyjechała się pomodlić. Bo jej kościół, jej rodzina zebrali się na modlitwę. W ogóle nie jest dla niej problemem, żeby w tygodniu robić 800 km. Jeżdżą kogoś. 800 km tygodniowo robi. Żeby pomagać w remoncie sali. Rozumiecie? Rozumiecie? To jest moc Świętego Ducha. Tak działa Święty Duch. I mówi do swojego pastora, pastorze, ty nie wiesz, jaki anioł ze mną chodzi. Jak gdziekolwiek idę, on jest ze mną. Ona z nikim nie rozmawiała, miała takie kompleksy, była w takim poniżeniu. Dzisiaj mogłaby usiąść z każdym z polityków w Polsce obok i czuć się tak dobrze jak on. Jest wyluzowana, pozbawiona kompleksów. Rozumiecie? Nikt jej tego nie nauczył. Nikt jej nie zdążył tego nauczyć. Rozumiecie? Nikt jej nie zdążył nauczyć. Po prostu wielki nauczyciel, który w niej zamieszkał. Nie ma problemów z tym, że ona stawia mu zapory. Wielki nauczyciel nie ma problemów. Ona po prostu w niego wierzy. Ona wierzy w tego wielkiego nauczyciela. Wierzy w niego. Przyprowadziła do Jezusa cały swój dom. A mężowi powiedziała, mówi, masz się nawrócić, bo wiesz, co inaczej będzie. Nasze drogi będą... A to wszystko się dzieje po 60. W jakiejś górzystej wiosce. Rozumiecie historię? Nie dzięki mocy i sile twoje życie staje na nogi, lecz dzięki Świętemu Duchowi. Daj mu odrobinę wiary. Daj mu wiarę. Daj mu wiarę, zobaczysz, co on zrobi. Zobaczysz, co on zrobi. Rozumiesz? To Święty Duch. To nie jest człowiek. Daj mu wiarę. Daj mu wiarę w sprawie pieniędzy, zdrowia, małżeństwa, dzieci, relacji, służby. Daj mu wiarę. Zobaczysz, co on będzie robił. Daj mu wiarę dziś. Powiedz, Boże, dam ci wiarę. Święty, 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 święty jest nasz Pan. Dajemy ci wiarę, Ojcze nasz.
święty, święty, święty jest nasz Bóg. Ufamy Twoim słowom i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty jest nasz Pan. Święty, 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 święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan.
święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. I rabacza, kakara, gajasa, to ludzie. Inne makery, nowe wino, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Młode wino! Święty, Josa Hatare, Jarabata Hata. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I z mocą! I aniołowie Jego wielcy wypełniają. Nasz Pan.
Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za kolejny obraz nieba, za doświadczenie nieba. Dziękujemy Ci, że rośnie nasza świadomość, że tam jest o wiele lepiej niż tu. Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to, że w mocy tej świadomości każdy kolejny dzień będzie dniem w większej sile. Dniem, kiedy w większej sile będziemy szli do przodu. Halleluja. Dziękujemy, że uczysz nas przeżywać każdy dzień właśnie z perspektywy obywateli nieba. Chwała Ci, Panie. To się zakorzenia w nas coraz bardziej. Siadajmy powoli, przyjaciele.